O czym dziś porozmawiamy? Będziemy sobie ozdabiać notatki, zeszyt, ponieważ to się przyda. Przyda nam się to, jak już będziemy w szkole i będziemy musieli na lekcji coś pisać. Przyjdzie, muszę napisać notatki. Dobra, lepiej się zapamiętuje przecież, jak jest wszystko kolorowe, ładnie i się wszystko odznacza od innych notatek. Więc dzisiaj o tym po prostu porozmawiamy. Lecz zanim przeniesiemy się do mojego artystycznego biura, to macie 3 sekundy nie więcej, aby przycisnąć czerwony przycisk subskrypcji i jeżeli chcecie być na bieżąco, możecie go zaczarować takim pięknym dzwoneczkiem. Macie na to 3 sekundy. Czas, start. Trrr, czas minął. I teraz zaczynamy. No i teraz zrobimy sobie takie a la klatki, klamerki na różne napisy. Czyli na przykład macie notatkę i musicie taki duży, to do notatek zaraz dojdziemy, ale takie na przykład na sam napis lekcja albo jak piszecie w angielskim lesson, to właśnie będziecie musieli tak robić lekko. Nie musicie, ale to fajnie wygląda, no po prostu. Ja tego nigdy nie robiłam, więc spróbujemy, przetestujemy, to jest bardzo sławne ostatnio na YouTubie i w ogóle dużo osób to robi. Więc próbujemy. I jeżeli nie wyjdzie mi za pierwszym razem, to bardzo Was przepraszam, ale nigdy tego nie robiłam. Więc testujemy. Do tego potrzebna Wam będzie linijka, znaczy możecie robić to na oko, ale z linijką będzie łatwiej. Jakiś flamaster, długopis, to zależy od Was. Teraz tak, dobra. Hop. Rysujecie jedną linię. I drugą linię. I mamy linię. Może nie są tej samej długości, ale myślę, że wystarczy. Dalej. Rysujecie tutaj takie dwie krótsze. To musi być połączone. Okej, okay, nie jest źle. Też powinnam rysować od linijki, ale na razie ujdzie. Będę sobie tak, będę lepiej widziała to, a Wam będzie może łatwiej. To zależy od Was. Ile to będzie miało centymetrów, czy to będzie w milimetrach, centymetry, to już wasza wyobraźnia. Dobra, tutaj drugą. O matko. Nie wygląda to na razie pięknie, ale przesunę sobie to. Ale zło nie jest, tutaj dorysuję Wam. To oceniać, będzie to jakieś 7 na 10. Powiedzmy, że się będziemy w skali do 10. No i 7 na 10 to oceniam, ponieważ jeżeli macie dużo czasu, a u mnie było tak, że nie miałam czasu tego malować, to po prostu rysujecie. Jeżeli macie mało czasu, to właśnie w takim po prostu piszecie lekcję. Ważna jest też czcionka. Ja jakoś nie umiem ładnie pisać, ale jeżeli Wy to potraficie, możecie pisać też inaczej tutaj. Bo nauczyciele przeważnie zwracają uwagę na pismo w pierwszy 1-3, żeby było takie same, a potem to możecie pisać jak Wam wygodniej. Następnie możemy narysować bardziej coś takiego na datę, można powiedzieć. Rysujemy takie łuczki. O, spójrzcie. Tak. Tutaj tak. Tego się łuczków już nie narysuje. Myślę, że źle to nie że źle to nie wygląda. Naprawdę. To jest fajne i to jest krócej się chyba nawet to malowało od tego. A wygląda to bardziej pracochłonnie.
Przynajmniej dla mnie. I możecie, nie wiem, dorysować jakieś coś takiego. Myślę, że to by fajnie pasowało, że tutaj rysujecie takie coś. O. I z drugiej strony to samo, nie? Klamerki. Co można jeszcze zrobić? Ja sama tak z siebie na lekcji lubiłam, jak miałam lekcję, nie? Zawsze pisałam to szybko, ponieważ pani już zaczynała coś tam mówić a propos naszej lekcji. To lubiłam sobie to tak podkreślać. Coś w tym stylu. Podkreślacie i też możecie dodać do tego jakieś kolory. Wezmę sobie różowy. O, ja to lubiłam tak rysować, tak, jeju, nie było to jakieś takie dokładne i piękne, ale to było fajne, bo to były takie spontaniczne bazgrołki. O tak na przykład. Jeju, nie mam talentu do rysowania, ale źle to nie wygląda. Dalej. I do tego temat. Pisałam temat. Mamy temat, dwukropek. Coś tam powiedzmy... Canonite napiszę. Tematem lekcji jest kanał na YouTubie. Napiszę YouTube skrótem. I też lubiłam to sobie na przykład zrobić taki szlaczek. Czyli na przykład kropeczka. Znaczy najpierw możecie sobie narysować kropeczki, żeby nie zmieniać od razu kredki. I do tego bierzecie jakiś inny kolor. Ja akurat polecę w takie. I tak, na przykład skóry tak. Jak miałam przyrodę i tematem lekcji była na przykład pogoda, napiszemy już sobie. O, proszę bardzo. Pogoda. To lubiłam na przykład deszcz. Pogoda, deszcz. To lubiłam sobie rysować na przykład chmurkę. Fajne te kredki. Chmurkę. I na przykład, że deszczyk pada z chmurki na właśnie temat. Albo, że tu pod tym rośnie trawa. I że to niby jest podkreślenie, ale to jest taka trawa. I tutaj o takie kwiatki, nie, rysowałam. Bardzo fajny to jest sposób, ponieważ zapamiętujecie, jaki był temat lekcji. I jeżeli gadacie na lekcji, to na przykład pani właśnie pyta, powtórz temat lekcji. No to macie już zapamiętane, ale nie polecam tego robić, rozmawiać na lekcji, bo to po prostu nie idzie na waszą korzyść. To nie robicie tylko naprzeciwko specjalnie tak, żeby pani dokuczyć, ale też dokuczacie i swojej głowie, ponieważ potem musicie się dłużej uczyć. A jak zapamiętujecie na lekcji, jest po prostu łatwiej. Tutaj to pokolorować. O, jak pięknie. Dobra. Mamy to już za sobą i teraz tak, teraz sposób na notatkę. Tu już coś próbowałam rysować, ale coś się nie udało, trochę przebiło tutaj, więc zrobimy sobie, ops. Powiedzmy, notatki piszecie i macie notatkę, dobra, no to piszecie powiedzmy jeden punkt i piszecie coś tam, bla, 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 bla. Powiedzmy, że ja tu coś napisałam i możecie sobie to po prostu jakoś fajnie ozdobić. Polecam albo pisać to różną czcionką, bardziej na przykład drukowanymi i potem to otoczyć, nie wiem, flamastrem, długopisem, to już zależy od was. Potem pod punkt drugi napisać już inną czcionką. Zobaczcie, tutaj to było M i A, to by było tak, nie? Ma coś tam, coś tam, coś tam. Tu piszę dalej. To jest już koniec notatki. I to innym pod... ...klacie. I możecie to potem ozdabiać tak. Jak już potem do domu wrócicie i po prostu nie zdążyliście, a chcecie ładny zeszyt ozdobić, to
to ładnie chcecie mieć go, to możecie tutaj na przykład kwiatki robić. Ja tak robiłam, że jak wracałam do domu i naprawdę mocno się nudziłam, rzadko to było, ale się czasami nudziłam, to po prostu rysowałam sobie w zeszycie jakieś fajne rzeczy, kwiatki. I ja akurat mam takie korektory kupione w Biedronce. I możecie je wykorzystać, jeżeli w ogóle macie takie, ale możecie, nie wiem, cokolwiek. Ja mam takie korektory. I możecie na przykład, chwila, bo mi coś nie działa, o, tak. I tutaj, jak macie jakieś słowo trudniejsze, możecie to na przykład zakorektorować, albo nawet nie korektorować. Zaraz wam powiem inną wersję. Jak już naprawdę wam się nudzi i stwierdziliście, że nawet brzydko napisaliście, to możecie, czekajcie, wezmę inny kolorek. Możecie sobie wziąć inny kolor zupełnie i coś napisać, czyli na przykład kwiaty. To były ważne kwiaty. Rosną już pierwsze, nie wiem, co myślicie na słowo kwiaty. No to na przykład to jest pierwsza tatka i że babcia kupiła przyrodnik kwiaty. O, udało się, no. I tak, ale jeżeli nie chcecie tego korektorować, bo wam na przykład szkoda korektora, to się nazywa zakreślacz, dla tych, którzy nie wiedzą. I po prostu macie tutaj słowo ma. Dobra, to jest ważne. I zakreślacie sobie. Potem jak macie jakiś sprawdzian w danym dniu, to możecie po prostu sobie to odczytać. Odczytać to i tak, aha, to muszę zapamiętać. Dobrze, myślę, że możemy lecieć dalej. Teraz możemy, na przykład, macie też notatkę. Mam takie taśmy. To są taśmy washi. One są naprawdę fajne, przydatne. Znajdę końcówkę. I też jak macie jakąś notatkę, to możecie... ładnie mieć ozdobione, to po prostu przyklejacie taką taśmę, to jest dla mnie bardzo wygodne. Bierzecie nożyczki. Jeju, coś mi nie tnie. Wy to na pewno zrobicie ładniej ode mnie, ponieważ ja nie mam talentu plastycznego, ale to takie po prostu uproszczenie, jeżeli nie chce wam się rysować. Ale napisaliście już na przykład notatkę i nie ozdabiacie takich brzegów. Możecie, jak wam się naprawdę nudzi albo po prostu chcecie ładnie zrobić i macie dużo czasu na lekcji, możecie narysować różne takie przerwniki, że tak to nazwę. Proszę, tak to wygląda. Możecie też, nie wiem, możecie strzałki rysować. Strzały, o, tak, jakoś tak. Tak jak mówię, wyglądać ładnie, bo ja nie mam talentu plastycznego. Jakieś strzały, o, albo nawet krawatki to mogą być. Krawatki różnych kolorów. Dobra, myślę, że możemy przechodzić dalej. Tutaj już wam pokazywałam. Dobra, bierzemy następną kartkę. Wyjmę, ponieważ tutaj mam karteczki samoprzylepne i różne naklejki. Jeżeli musicie coś zapamiętać albo macie jakąś kartkówkę, polecam wam użyć takich karteczek. Ja mam akurat lamy. Lamy, lamy, lamy. I tak, piszecie coś na lamie. Wezmę sobie inny kolor, żeby było inaczej. Różowy, o. I piszecie. Kartkówka.
przyklejacie. O. I w każdej chwili, jeżeli już będzie po sprawdzianie, po kartkówce, możecie ją odkleić. I to jest bardzo fajny sposób. Możecie to też ozdobić też... Taśmą, nie muszą być taśmą właśnie, albo być, bo taśmą właśnie, to są takie taśmy, na których możecie po prostu pisać. Znajdę wam jedną, taką jakąś, o, na przykład tam, ona jest papieru, i możecie na niej coś napisać po prostu, nie? Będę sobie kawałek i mam po prostu to udowodnię, bo żeby później, jeżeli o tym powiem. To są takie moje sposoby i nie tylko moje sposoby. Ja, tak jak mówię, nie mam plastycznego talentu, więc to nie będzie jakieś dla mnie piękne, ale wy to zrobicie na pewno lepiej. Widzicie? Można na tym pisać kropeczki, rysować, jeżeli macie jakieś coś w tym stylu. A, wiem. Wiem, co chciałam jeszcze wam pokazać. Macie notatkę, gdzie macie napisane, że co to jest zbocze, znaczy pagórek, góra i wzgórze, czy coś w tym stylu. Jeju, nie pamiętam jeszcze nic ze szkoły, bo szkoła się nie zaczęła, ale mam jeszcze do tego prawo. No to ja narysowałam sobie taki najmniejszy, potem troszkę większy, bardziej zaostrzony. I na końcu narysowałam taką górę. I potem mogłam sobie zaznaczyć, trochę mało teraz miejsca, będzie mam dużo miejsca, ale będzie mi życie ładniej, bo ja trochę dużo narysowałam, ale grubo. I możecie sobie strzałkami, co to jest, pagórek, górka i wzgórze, czy tam góra, już nie pamiętam tego za mocno. I potem jeszcze w górze pamiętam, że było zboczem. I możecie sobie po prostu to zaznaczać. I to bardzo, bardzo pomaga, jak nie możecie się czegoś nauczyć. I ja to wiem z doświadczenia, ponieważ napisałam kiedyś takich wielkich kartek 6. No tak, tak z przyrody. I od tamtej pory łatwiej było mi się uczyć, więc polecam notatki. Jeszcze teraz pokażę wam, jak ładnie wypełnić marginesy. I na tym będziemy zaraz kończyć odcinek. Ale żeby was nie smucić, jeszcze te marginesy pokażę. A więc tak. Ja zawsze, znaczy nie zawsze, jak nie miałam co robić, po prostu pani mówiła coś na lekcji, a ja miałam jakiś zły dzień, albo na korytarzu nawet, lubiłam zapełniać sobie marginesy. Wystarczy, że wymyślicie jedną tematykę i to już fajnie może wyjść. Możecie to robić na kolorowo, na przykład takie kółka. Możecie to zapełnić tym cały margines. Różne takie jakby zawijasy. Fajne rzeczy, które wam mogą umilić i ładnie, jak to zrobicie ładnie, to naprawdę poprawić zeszyt, albo nawet zrobić od początku, żeby on był piękny. Jeżeli macie jakieś fajne pomysły, piszcie w komentarzu i myślę, że pomysły będą naprawdę świetne. A ja już kończę ten odcinek. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie, trudno. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!